Już? I ściągamy sprzęgiełko. Wychodzi. Jak masło. Proszę wejść tu bliżej, lech. Tak wygląda z tej. Tak wygląda z tej. Widać, że woda była. Korozja już się pojawia. Czyli do wymiany jest ten o-ring na styku z planszą. Jest moc. Pierwsza nakrętka. Potem jest podkładeczka. Słoneczkowa. Poluźnić, żeby wyszedł do góry, to go zostawiamy, ściągamy tarczę, schodzi bez problemu i ściągamy piastę z tą podkładką ostatnią. Kiedy nam wyjdzie ta podkładeczka, zobaczymy. O, proszę bardzo, jest tutaj z blokowaniem. Szary nie znaczy zły. Ściągamy całą piastę z obydwoma łożyskami. Mamy łożysko zewnętrzne, ono nam wychodzi tu. Bieżnia zewnętrzna jest w środku. Od drugiej strony mamy uszczelniacz najpierw, który nam blokuje łożysko i z bieżnią wewnętrzną nie wyjdzie. No jest do wybicia. Czyli do wymiany mamy bieżnie zewnętrzne, dwa łożyska i uszczelniacz z tyłu. Przenosimy się do garażu. Najpierw wybijamy łożysko wewnętrzne. Łożysko wewnętrzne łącznie z uszczelniaczem. I
potem dwie bieżnie. Tu mamy część łożyska tego tutaj. Ciało odkładamy. Musimy wziąć coś porządnego i młotek. Jedziemy. Trochę po jednej, trochę po drugiej. Uszczelniacz powinien puścić, bo to samo łożysko z uszczelniaczem. Ratuje łożysko z uszczelniaczem. Mamy chyba zostały dwie bieżnie. Jedna bieżnia od tej strony, druga bieżnia od tej strony. Wybijamy mniej więcej w ten sam sposób. Czyli bierzemy sobie chwytaczek. Tu jest miejsce, żeby wprowadzić w jedno miejsce, drugie miejsce od strony wewnętrznej, przestawiając naprzemiennie, wybijamy bieżnię. Jedną bieżnię mamy wybitą, troszkę zużyta, żeśmy ją sprawdzali wcześniej. Teraz może nie widać, ale jak ją przeczyścimy, to widać w żery. Podobnie czynimy z bieżnią od strony zewnętrznej koła. Tylko obracamy gwiazdę w drugą stronę. Taczek płaski. Można je. Druga bieżnia pięknie wybita. Oczywiście ta też zniszczona, troszkę podniszczona. Już jedno koło puczało, akurat nie to. To jest trochę w lepszym stanie. Ale to są skutki tego, że puścił ten uszczelniacz wewnętrzny. Puścił wodę tą stroną. Ta strona jest ewidentnie miękka. Woda dostała się do środka, pomieszała się trochę ze smarem. Pojawiły się wrzery w momencie, kiedy samochód trochę stał. No i w zasadzie wszystko. Czyścimy. Pakujemy nowe łożyska, nowy uszczelniacz. Łożysko Okoyo, oznaczenie 57414, high kappa. Nowiutkie, świeżutkie, z hologramem. Nie ma lipy. Unpacking. O Jezu, po łożysku poszło. Bieżnię zewnętrzną oczywiście przesmarujemy. Tam gdzie ma wejść też przesmarujemy. Dobry smar, mobila niebieski 222. I osadzamy. Pierwsze osadzenie delikatnie. Powinniśmy użyć starej bieżni. Oczywiście manual mówi, żeby przeszlifować tą stronę zewnętrzną bieżni, żeby można było całą bieżnię wpakować, bo łożysko, ta bieżnia jak spotka się z tą krawędzią, ona jeszcze musi głębiej wejść. Więc jak użyjemy tej bieżni, to ona się zakleszczy w tym miejscu, jeśli jej nie przeszlifujemy. Będzie lipa. No my niestety na razie nie szlifujemy, dojedziemy do końca, potem dobijemy punktaki. No i tu w tym momencie dojeżdżamy bieżnią na równo. Więc jak jej nie zdejmiemy, to się zaklinujemy zaraz tą. Musimy wziąć, bierzemy punktak, tu zostało jeszcze jakieś
8 mm do dobicia. Kończymy w momencie, kiedy usłyszymy taki głuchy dźwięk, wtedy bieżnia dochodzi do ogranicznika. Słychać, że dalej nie pójdzie. W tym miejscu oczywiście dajemy łożysko wewnętrzne i uszczelniacz na nowe łożysko. I grubo jedziemy. Grubo, grubo niebieskim. Grubo nie jedzie. Grubo niebieskim. Chcemy już to przyda. Włożyć cała. Badamy. Jeszcze mała. Dajemy od wewnętrznej. Mówiłem dobra. O, teraz jest grubo. Pakujemy. Dajemy grubo od tej strony. Tu pod uszczelniacz. No nawet jak uszczelniacz puści, żeby nam tutaj woda się nie dostała. Przynajmniej nie tak szybko. Żeby tutaj nam zniszczyła to łożysko. No będzie na początku trochę ciężej chodziło, bo ten smar jest dosyć gęsty, ale ono się rozgrzeje. Smar się przesunie w odpowiednie miejsce. Ułoży się. Będziemy mieli wtedy jazdę elegancką. Teraz zajmiemy się uszczelniaczem. Nowy uszczelniacz firmy No Name. Firmy nieznanej. Zakładam, zestaw był Koyo, to i to jest Koyo. Oczywiście smarujemy uszczelniacz od strony wewnętrznej, zewnętrznej. On nie może chodzić na sucho od pierwszego momentu, bo się zużyje. Zapodajemy uszczelniacz od strony górnej. Elegancko. Warga zewnętrzna, warga wewnętrzna. Warga zewnętrzna jest na styku z tą częścią, która odpowiada za skręt. Tam musi być odpowiednio czysto, żeby ta warga się nie zużyła, też musi być smar. Używamy bieżni zewnętrznej ze starego łożyska, która nam nie zniszczy tej wargi. Ona jest akurat na zewnętrznej części tego uszczelniacza. I próbujemy go w miarę równo bić, żeby nam wszedł. Nie jest to prosta sprawa, ale za którymś razem nam się uda. Momentu, kiedy dochodzi do łożyska. I mamy temat zamknięty. Łożysko zabite. Bieżnia, znaczy uszczelniacz jest. Tu go oczywiście dopakujemy smarem. I to jest na tyle z tej strony. Obracamy, pakujemy drugie łożysko i montujemy. Możemy od razu dopakować smaru trochę więcej na tą część, do której się potem będzie trudno dostać. Koyo Bearing Jitect też nie pakujemy w ten sposób, bo będziemy dobijać od góry zakrętką. Smarujemy, bo kto smaruje, ten ma łatwiej. I pakujemy bieżnię do środka. Sobie możemy też oczywiście pomóc troszkę starą bieżnią. Ona będzie troszkę wystawała. Zaczniemy, a potem dobijemy punkt taki. Smarujemy, dodajemy tam do środka smaru i zapodajemy łożysko zewnętrzne i komplet, możemy montować. Jeszcze temat kwestii szczelności sprzęgiełek. Oczywiście zewnętrzna część sprzęgiełka już została wcześniej zeperowana.
O-ring znajduje się tu. Teraz jest tak ciężko zamontowany, że ledwo go można przesunąć, ale jest płynnie, elegancko. Jest to O-ring tak zwany quadring. Kolega się postarał i dał nam, pozdrowienia dla Maćka oczywiście, kolega się postarał, dał nam rozmiar quadring 47,3 na 2,62. Cena 8,30. Oczywiście audycja nie zawiera lokowania produktu, ale adres do dostania, gdzie jest, widnieje na opakowaniu. O-ring takowy wygląda mniej więcej tak. Jest to taki właściwie X-ring, który ma takie, no, w kształcie litery X, to nie jest kwadrat, tylko w kształcie litery X. Stare niestety widać, w jakim stanie są. Jest ostrość. Przez te pęknięcia dostaje się woda do sprzęgiełka. Jeśli się woda dostanie do sprzęgiełka, atakuje łożyska i inne elementy, co powoduje, że układ cały staje się mniej odporny i krócej działa. Drugim O-ringiem jest O-ring wewnętrzny, przy wewnętrznej części sprzęgiełka. Wewnętrzny O-ring to jest 74 na 2 NBR 70. Cena 2,09, chyba netto. I oczywiście nie zapewniamy lokowania produktu, ale jakby ktoś chciał, proszę bardzo. Ten O-ring znajduje się tu, go wydłubiemy. Oczywiście stary jest, stary i zły. Po wydłubaniu należałoby go wyczyścić i zainstalować nowy. To zapewni nam szczelność urządzenia i dłuższą pracę łożysk. Dorzucimy nowy smar łożyskowy i troszkę oleju. Olej zapewni nam jakby głębszą penetrację. Olej zapewni nam smarowanie wewnętrzne, dosyć lepsze, nawet jak to jest nierozgrzane, to wniknie sobie głębiej. Czyścimy miejsce osadzenia O-ringu z zanieczyszczeń różnych. Oczywiście należy przyczyścić też część piasty, z którą to się styka, a to jest punkt mniej więcej ten. To jest punkt styku tego O-ringa z tą piastą. I ono musi być czyste, z uwagi na to, że jeśli nie będzie, to ten O-ring będzie nieszczelny. Tędy będzie dostawała się woda, a to jest dosyć newralgiczny punkt i będzie niszczyło się to zewnętrzne łożysko w pierwszej kolejności. I wyciągamy sobie nowy O-ring, nie powiem skąd. Jeden już z lewej strony zainstalowany, to jest O-ring prawy. Oczywiście smarujemy, jak nie posmarujemy, to będzie lipex. O-ring zainstalowany, koniec operacji, wymiany łożysk. Przykręcamy. Pierwsze co do oczyszczenia jest ta wewnętrzna część, na której opiera się O-ring. Wcześniej dorzucimy trochę smaru. Mamy. O. Pierwsza nakrętka zgodnie z instrukcją Lowrange'a, jak to sobie przetłumaczył, ma być dociągnięta najpierw na 80 Nm, żeby pozbyć się luzu. Nowy smar. Potem ma być odkręcona do zera i dociągnięta na jakieś 13 Nm.
układka gniazdkowa, kolejna nakrętka, znowu na 80 Nm, blokowanie i w zasadzie kończymy. Czyli jedziemy z pierwszą nakrętką. Oczywiście sprzęt odpowiedniej wielkości. Klucz dynamometryczny 80 Nm zapodane. Dajemy podkładeczkę taką gwiazdkową. Wewnętrzna część ma lecieć do strony wewnętrznej. Aż rękawiczka trzasnęła. Gwiazdkę. Jedną część gwiazdki na tamtą podkładkę, drugą część. Komplet.